niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Teraz duże brawa. Wszystkich aktorów, całą tutaj zebraną społeczność mielecką, tych, którzy tworzą rodziny z tymi, którzy walczyli w grupie Jędrusiów, AK. Polecimy całą społeczność naszego miasta, opiece Matki Bożej, patronki naszego miasta, aby to pokolenie i następne nie musiało przeżywać tak bolesnych doświadczeń. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddaj. Matko Boża, nieustającej pomocy, patronko naszego miasta, módl się za nami. Bóg zapłać, życzę szczęścia Boże. Niech żyje Polska! Niech żyje! Proszę Pana Świętego Jędrusia o zaintonowanie hymnu Jędrusiu. Szanowni Państwo, to co dzisiaj oglądamy w tej rekonstrukcji, to rzeczywiście działo się naprawdę 70 lat temu. My dzisiaj tutaj, Jędrusie, nas już zostało niewielu, ale w imieniu tych, którzy tu są dzisiaj i tych, których nie ma, bo ci, co byli 70 lat temu, ich już nie ma. Gdzieś tam za światach tworzą grupę, chyba z Jędrusiem naszym Jasińskim na czele, i myślę, że wnet dostosujemy do nich, ale dzisiaj przeżywam to z bardzo wielką emocją, że szanowni Państwo, to nie jest codzienna sprawa. To, że dzisiaj te rekonstrukcje zrobili ci młodzi ludzie, to dla nich wielka, trzeba oddać im cześć, trzeba im podziękować z całego serca. I ja to czynię w imieniu wszystkich Jędrusi, żyjących i nieżyjących. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to wszystko, co pokazaliście, bo rzeczywiście trzeba to pokazać tamtych bohaterów, tamtych lat. Bo przecież dzisiaj tak tyle gnębiono ich przecież i po wojnie już. Wszyscy Jędrusie, ile przeżyli przez ten czas, kiedy oswobodzili, przecież jakby nie było, Jędrusie mają olbrzymi wkład w to, co dzisiaj jest wolność i niepodległość. Zdawałoby się niewiele. To byli żołnierze, że tak powiem, w jakiś sposób niezorganizowani wojskowo, ale zorganizowani byli duchem, był przede wszystkim patriotyzm, ogromny patriotyzm w tych młodych chłopakach. Bo ja wtedy też miałem parę lat, o wiele mniej, bo dzisiaj no cóż, ja niewiele, że i mogę, ale czuję się szczęśliwy, że jestem tu dzisiaj i to oglądam i resztę sobie podpowiem, jak było. Bo wiem doskonale, znałem wszystkich tych kolegów, którzy brali tu udział. Myśmy tam, ja byłem na ubezpieczeniu, nie byłem tu w Mielcu, ale myśmy czekali, jeśli by się rozwinęła akcja, nie tak jak pomyślnie się rozwinęła, bo bywa różnie. W takich akcjach nie ma mądrych i nie można przewidzieć końca tej całej akcji. Udało się. Odbiło się to szerokim echem na cały tutaj teren i na całą naszą Polskę, tę tutaj lokalną, rzeszowską, naszą. I szanowni Państwo, ja pamiętam obozowo jeszcze te, to tyle to pamiętam, myśmy zaczynali swoje po apelu, zaczynaliśmy modlitwą o Panie, któryś jest na niebie. To była modlitwa nasza z rana, a później po całych dziennych trudach i po walce, bo nieraz tak bywało, że trzeba było różne przechodzić koleje. Tośmy śpiewali nasz hymn Jędrusiowy. I tutaj chciałbym zadedykować właśnie ten nasz, bo ten hymn nasz,
To było motto naszej, że tak powiem, w jakiś sposób tej walki, bo była beznadziejna, ale była z nadzieją. Tak trzeba to nazwać. I Bogu podziękować trzeba, że przeżyliśmy to. I jeszcze nie mamy zamiaru szybko rezygnować, tu koledzy są jeszcze, Jędrusie, bo to twardzi ludzie, to przecież taką akcję zrobić, to trzeba było samozaparcia, trzeba było odwagi, trzeba było patriotyzmu, trzeba było wiele zrobić. A teraz Państwu zaśpiewam nasz hymn, to co my zawsze śpiewaliśmy. Kto życie ze śmiercią sprzęga, ten prawo ma gwizdać na ten świat. Na mnie straszna germańska potęga, a kula nam w czerepie wierny brat. Naprzód, naprzód, wciąż dążymy do celu.